Dzisiaj w Legalnym Vlogu tworzymy historię. Ale tym razem będzie to historia opierająca się jednak o prawo. Będzie to historia o prawie do krytyki, o prawie do wolności słowa. Dzisiaj chciałbym podsumować procesy najbardziej takie budzące emocje, kontrowersyjne, te, które rozgrzewały nas w ostatnim czasie do czerwoności niemalże. I będę waszą wyrocznią, bo nie jestem sądem, więc będę wyrocznią. Albo nazwijmy to, będę bukmacherem sprawiedliwości. Będę dzisiaj starał się przewidzieć, jakie są najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcia, jakie zapadną w tych sprawach, bo na te faktyczne oczywiście przyjdzie nam trochę poczekać. Ale żeby to zrobić, to będę też potrzebował odpowiedniego stroju, więc... Długo na to czekałem. Dobrze. Co mam na myśli o tworzeniu historii? Otóż wszystkie procesy, które dzisiaj chciałbym z wami omówić, a będziemy mówili o procesie Krzysztof Stanowski versus Natalia Janoszek, będziemy mówili o procesie Marcin Dubiel versus Sylwester Wardęga, będziemy mówili o procesie Karolin Derpiński versus Danon. Tu ciężko to poważnie, ale dobra. Czwarty proces to sprawa Omena Mensah versus Piotr Krysiak. Ta sprawa toczy się na kilku poziomach. Zdaje się, że przeciwko panu Krysiakowi zostało wytoczonych wiele spraw. Na pewno mamy tutaj nitkę karną i cywilną, więc pokrótce. Natomiast, ale nie będziemy wchodzili w jakieś tam większe szczegóły. No i ostatni, ale nie najgorszy, mimo wszystko coś, co też w pewnym sensie jest bardzo interesujące, jak to się dalej potoczy, czyli skazanie Michała Wiśniewskiego w pierwszej instancji na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, bezwzględnego, bez żadnego zawieszenia. Wiemy, że obrońcy już poskładali swoje apelacje, więc sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie i tam czeka na rozpoznanie. Pewnie jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie. Natomiast nie da się ukryć, że wyniki tych spraw wyznaczą nowy standard w Polsce, tak mi się wydaje. I na swój sposób cieszę się, że te sprawy są, bo wyznaczą one nowy standard debaty publicznej, uwzględniającej to, co zaszło na świecie przez wiele lat, od kiedy w sprawach takich w Polsce, jak coś się działo generalnie w sądach. Tak, te wszystkie tak zwane case'y będą podstawą orzeczeń, które w pewnym sensie trzeba będzie brać pod uwagę za każdym razem, kiedy będzie się chciało zrobić jakiś, nie wiem, krytyczny materiał na czyjś temat albo opublikować jakieś informacje na czyjś temat. Jest to ważne, bo wydaje mi się, że w Polsce tego typu standardy, poziom, tak, no, na razie jest taki, bym powiedział, chwiejny. Trudno jakąś tam jednolitą linię, więc namnożenie tych spraw w ostatnim czasie na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli o czym dyskutować i też wszyscy będziemy mądrzejsi o to, co można, a czego nie można, jeżeli chcemy o kimś się wypowiedzieć w internecie. No to wypada zacząć od procesu Janoszek i Stanowski. Tutaj mamy sprawę cywilną o ochronę dóbr osobistych, którą wytoczyła Natalia Janoszek po kilku, zdaje się, materiałach na jej temat autorstwa Krzyśka Stanowskiego, kiedy ten jeszcze w kanale sportowym działał. I wydawałoby się, że... Jak widzicie, strasznie się przejąłem. No jak może się Natalia Janoszek, nie wiem, przez wielu nazywana oszustką, osobą, która bardzo mocno naciągnęła swoją historię, czy też swoje CV, jeżeli chodzi o dokonania w Bollywood, nie jest tam gwiazdą. I to wydawałoby się, że Krzyśkowi Stanowskiemu wykazać się udało na podstawie jakichś tam jego analiz i poszukiwań. Problem z tą sprawą zaczął się po tym, jak Krzysztof zdecydował się jednak na... Jak to nazwać w ogóle? Ja bym to powiedział, zbezcześcić zwłoki kariery Natalii Janoszek. To, co z niej zostało. Po opublikowaniu tego dużego filmu, który obejrzało się, zdaje się, 10 milionów osób, 3-godzinnego filmu. To historia o dziewczynie, która zakpiła z największych mediów w Polsce i najbardziej znanych w Polsce dziennikarzy. Zakpiła z dyrektorów stacji telewizyjnych, zakpiła z redaktorów naczelnych magazynów i gazet, zakpiła z reporterów i dziennikarzy, a także z widzów, czytelników, słuchaczy.
Pierwszy odcinek o Natalii Janoszek odbił się szerokim echem, ale był słaby. Był bardzo słaby w porównaniu z tym, jaka faktycznie jest skala manipulacji Natalii Janoszek i jak fascynująca jest to historia o tym, jak zrobić w konia całą Polskę. Tu jest coś, co może ten moment, tak? To jest ten moment, w którym być może Krzysztof przegrał swój proces. Jeżeli chodzi o mój typ, tak, bo może od razu powiem, żeby było wiadomo. Wydaje mi się, że Natalia Janoszek wygra tę sprawę. Zapomniałem wspomnieć przed całym tutaj wstępem, że ci bardziej wrażliwi może powinni wziąć przed obejrzeniem tego materiału stoperan albo jakieś tam, nie wiem, pieluchomajtki czy coś, bo będzie tu sporo kontrowersyjnych opinii albo sporo takich, które nie są intuicyjne dla wielu z was i stąd mogło budzić mocne zdziwienie. Więc wracając do sprawy Janoszek-Stanowski, wydaje mi się, że wynik tego procesu tak naprawdę nie zadowoli żadnej ze stron, bo ani Natalia wygrywając nie będzie zadowolona, ani Krzysztof przegrywając wiadomo, że nie. Ale nie te względy zadecydują, co Natalia by chciała. Przede wszystkim uważam, że nie uda jej się wykazać, że Krzysiek jakoś tam manipulował faktami mocno, czy też przedstawił tylko taką połowę historii, w ten sposób wytworzył pewne złe wrażenie wśród całego społeczeństwa, bo też musicie sobie zdawać sprawę, że ta sprawa ma zasięg precedensowy. Chyba nie było w historii, polskiej historii, drugiej takiej głośnej sprawy, która by przykuła uwagę tak wielu, bo nawet tu mam właśnie swoją osobistą anegdotkę. W zeszłym roku, kiedy udałem się do kancelarii parafialnej odebrać zaświadczenie potrzebne do tego, żebym został ojcem chrzestnym córki mojego osobistego brata, to kiedy wszedłem do tej kancelarii, ksiądz, który tam dyżurował, stwierdził: o, pan adwokat. Ja na to: aż tak po mnie widać? On mówi: nie, ja pana na YouTubie oglądam, ja pan te filmy o tej Janoszek tam publikował i mnie to bardzo interesuje i naprawdę to jest bardzo ciekawy temat. Więc nie tylko społeczeństwo się zainteresowało, Kościół katolicki też się przygląda sprawie Natalii Janoszek i Krzyśka Stanowskiego. Warto, myślę, to odnotować. Więc wracając do tego, dlaczego uważam, że Krzysztof to przegra. Przegra głównie dlatego, że ten ostatni materiał, ten 3-godzinny materiał był już, powiedział, kopaniem leżącego. Natalia Janoszek nie zrobiła ze swojej strony nic, co by mogło sprowokować taką odpowiedź, bo jej jedyną odpowiedzią było poszukiwanie ochrony prawnej. I no faktycznie kanał sportowy dostał zabezpieczenie, w sensie postanowienie o zabezpieczeniu i Krzysztof Stanowski zakaz jakiejkolwiek tam publikacji na temat Natalii Janoszek, ale jak wszyscy dzisiaj też wiemy, sprzeniewierzyli się temu zabezpieczeniu i opublikowali mimo wszystko ten materiał, obliczając sobie biznesowo, że tam te 15 tysięcy złotych grzywny to korzyści jednak przemawiają za tym, tutaj na szali są większe niż to, żeby się bać takiej grzywny ze strony sąd. I ja już wypowiadałem się, mam na swoim kanale, więc zachęcam do obejrzenia materiał dotyczący tego, że jaka jest ostatnia szansa Natalii Janoszek, a jej ostatnią szansą jest, nie wygra tego na podstawie tego, że Krzysztof na przykład skłamał, chyba że no, tam naprawdę coś wyskoczy takiego niespodziewanego, o czym na tę chwilę nie wiemy, tak, bo tutaj Natalia Janoszek milczy jak zaklęta, jeżeli chodzi o kwestię tego całego postępowania. Nic tam za bardzo do nas nie wypływa, więc ja nie znam do końca materiału dowodowego, więc opieram się też na tym, co jest wiadomo powszechnie. I tutaj jest po prostu tak, że ten ostatni materiał jest zwyczajnie już taką trochę, bym powiedział, pastwieniem się. Tak, te prawo do krytyki, wyrażenie własnej opinii, czy też doniesienie o tym, jak Natalia Janoszek doszła do tego miejsca w życiu, do którego doszła, to już się wyczerpało do pewnego momentu. To już zostało wykazane i to, powiedzmy, nawet jeżeli miało taki wyrazisty charakter, jak to zawsze Krzysztof robi, ten ostatni materiał był już taką trochę zabawą kosztem Natalii Janoszek, kosztem jej jakiejś godności. Ja rozumiem, wiem, wszyscy się czujemy oszukani, bo Natalia, prawda, w taki, a nie inny sposób doszła tam, gdzie doszła. Natomiast jeżeli krytyka zaczyna być takim polem do po prostu nabijania się, szydzenia, jest w pewnym sensie taka zjadliwa i agresywna. A myślę, że jest sporo argumentów za tym, że sposób ekspresji Krzysztofa może być za taki uznany i to, jak się wszyscy bardzo dobrze bawili kosztem Natalii Janoszek w czasie, kiedy on tę swoją fiestę z tym tańczeniem na lotnisku i te bollywoodzkie zero eksploatował. Zastanawiam się tylko, gdzie jest skala twojej bezczelności.
jak się władowałaś, znaczy zaprosili się, no ale poniekąd całą tą historią zbudowaną, władowałaś się na banknoty pamiątkowe o wartości 0 euro, no, wartość przynajmniej właściwa, ale w ramach jakiejś kampanii o kobietach, które zmieniają świat. Serio, bez cienia zażenowania, władowałaś się do jednej kampanii z królową Jadwigą, z żoną Władysława Jagiełły, która jest czczona przez wiernych Kościoła katolickiego jako patronka Polski i ty obok niej jako kobieta, która zmienia świat? To jest pojebane, dziewczyno. Gdzie królowa Jadwiga, gdzie ty? Z Chicken Curry Law jako rolą życia. W ogóle kto wpadł na taki pomysł? Ale że ty nie pomyślałaś, że to jest troszeczkę niestosowne. Wydaje mi się, że sąd może powiedzieć, że doszło do przekroczenia tutaj tej granicy i za to powinien Krzysztof czy kanał sportowy odpowiedzieć i to odpowiedzieć finansowo. I to myślę, że też w bardzo dotkliwy sposób, bo dzisiaj też żyjemy w trochę innej rzeczywistości. W tej sprawie myślę, że może dojść do zasądzenia bardzo wysokiego odszkodowania. Głównie z tego względu, że przy przepisach swego czasu zaczęli trochę majstrować pisowcy tak zwani. Kiedy Jarosław Kaczyński przegrał z Radosławem Sikorskim proces właśnie o ochronę dóbr osobistych, został zobowiązany do tego, żeby opublikować przeprosiny w różnych głównych mediach, tak, w Onecie i tego typu serwisach. I na pewnym etapie okazało się, że realizacja tego, publikacji tych przeprosin może kosztować 700 tysięcy złotych. Więc z pomocą ruszyła gwardia pisowska, która zmieniła jedną z głównych ustaw, która rządzi postępowaniem cywilnym i wymyślili taką koncepcję, że nie można zmusić nikogo do tego, żeby z własnej kieszeni opłacił przeprosiny właśnie w takich serwisach. Tak? Nie można przeprowadzić egzekucji w tym zakresie, żeby na jego koszt to zrobić. Dzisiaj możecie sobie doprowadzić do nałożenia na taką osobę jakiejś tam grzywny 15 tysięcy złotych, a publikacja przeprosin za nich może nastąpić tak zwanym monitorze sądowym i gospodarczym. Co to jest monitor sądowy i gospodarczy, wiedzą zasadniczo zapewne tylko prawnicy, którzy oglądają te materiały. Więc to jest taki periodyk, to może nie. To jest takie miejsce, w którym publikuje się różne obwieszczenia dotyczące na przykład zmian w spółkach. Ogólnie lawyer's staff. Nikt, kto nie zajmuje się jakimiś prawnymi aspektami prowadzenia działalności, w ogóle się takimi rzeczami nie interesuje. W każdym razie, w związku z tym, że nie ma teraz możliwości, żeby wyegzekwować przeprosiny, do czego zazwyczaj były skłonne polskie sądy, no bo to nie są żadne przeprosiny w serwisie, w którym jest czytany przez nikogo. Sądy teraz będą skłonne rekompensować krzywdę związaną z jakimś tam pomówieniem czy naruszeniem dóbr osobistych właśnie zasądzeniem wysokich zadośćuczynień. Najwyższe zadośćuczynienie, do jakiego dotarłem z wyrokach, to było to zasądzone na rzecz Weroniki Rosati przez Ksawerego Żuławskiego i pan Żuławski musiał zapłacić na rzecz swojej byłej partnerki tak naprawdę 100 tysięcy złotych, tak, za to, jak ją opisał w swojej książce Nocnik, zdaje się, i tam jasno sąd dał do zrozumienia, że w esterce bardzo mocno widać Weronikę Rosati. I tutaj też jest ciekawy aspekt, że nawet jeżeli to, co tam zostało powiedziane na jej temat, to była prawda, to jednak zostało to zrobione w taki sposób, żeby wytworzyć wrażenie, że jest osobą właśnie taką interesowną, która karierę robi przez, nie wiem, łóżko, czy tego typu historie. Tak to zostało przedstawione przez reżysera i za to pan reżyser dostał od sądu gola. Wracając do sprawy Natalii Janoszek i Stanowskiego, wydaje mi się, że właśnie na tej podstawie, że to już się przerodziło w takie kopanie leżącego, w eksploatację tego tematu kosztem drugiej osoby, że tutaj już doszliśmy do takiego momentu, w którym ta godność ludzka została podeptana. Wiem, jak będą wyglądały komentarze w tym zakresie, ale każdy, absolutnie każdy zasługuje, może z drobnymi wyjątkami, na szacunek. I wydaje mi się, że Natalia Janoszek nie zrobiła aż tak dużo, żeby sprowokować do tego, żeby całe społeczeństwo rzucić się tak gremialnie na nią, tak, i ją niszczyć, bo to chyba do tego stopnia doszło. Zatem Krzysztof po wyroku niekorzystnym zawsze będzie mógł powiedzieć: sorry, no może przegrałem, może trochę przegiąłem, ale generalnie prawda się obroniła,
nie skłamałem, trudno, przyjmuję z pokorą, jak przesadziłem, to przesadziłem. Mi chodziło tylko o to, żeby przedstawić prawdę i żeby wszyscy wiedzieli, kim Natalia Janoszek jest. Jestem zmuszony stanąć w prawdzie i jestem zmuszony nagrać ten materiał i ponieść tego później konsekwencje. Wolę to niż jakieś dryblingi i udawanie, że to, co robię, nie jest tym, co robię. Nie chcę kpić z powagi sądu i nie chcę robić dziwnych uników. Chcę powiedzieć to, co mam do powiedzenia i jeśli mam zostać za to ukarany, to chcę zostać za to ukarany. Trudno. Widocznie takie muszą być tego konsekwencje. Natomiast no, Natalia Janoszek i jej team będą oczywiście obwieszczać, że zwyciężyli. Inteligentni ludzie tam szybko połączyli kropki, o co w tej sprawie chodzi. I że wielkiego śledztwa dziennikarskiego tutaj wcale nie było. I wierzę, że prędzej czy później prawda się obroni i też dlatego staram się dość spokojnie do tego podchodzić. A to, że zostałam pogrzebana żywcem i od razu spisana na straty, może było zbyt pochopne. Nie wydaje mi się, żeby udało jej się wykazać, że jednak jest gwiazdą, tak w uproszczeniu, że została tutaj jakoś krzywdząco opisana i że można o niej mówić w ten sposób, że odnosiła duże sukcesy w przeszłości. To chyba nie jest ten przypadek. No ostatecznie muszę jednak stwierdzić, że to Natalia Janoszek raczej wyjdzie z tej sprawy jako zwycięzca, formalny przynajmniej. Kolejny gorący temat, czyli proces Marcin Dubiel versus Sylwester Wardęga. Internetowi influencerzy tutaj się ścierają o słynną sprawę sprzed roku, czyli otwarcie pewnej puszki, nie powiem jakiej do końca, bo YouTube nie lubi tego określenia i lubi demonetyzować. Tak zwana pandemia miała obnażyć przemocowe zachowania znanych influencerów, a także pokazać, jak silny wpływ mają oni na dzieci. Sprawą szybko zainteresowała się prokuratura, a także politycy. Przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu. Wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Po publikacji filmów Marcin Dubiel pozwał Mikołaja tylko o naruszenie dóbr osobistych. Podobny prywatny akt oskarżenia skierował w stosunku do Sylwestra Wardęgi. Kilka tygodni temu spotkali się w sądzie. Sylwester Wardęga, autor pierwszego filmu o Pandora Gate w sprawie dotyczącej Stuarta B., ma status pokrzywdzonego. Do czasu zakończenia prac nad reportażem Sylwester Wardęga nie odpowiedział na naszą prośbę o kontakt w sprawie wywiadu. Kilka tygodni temu, po tym, gdy w sieci pojawiły się oskarżenia dotyczące jego zachowań wobec kobiet, wycofał się z działalności w sieci. W każdym razie Dubiel skierował prywatne oskarżenia przeciwko Wardędze i tę sprawę można tak naprawdę takim uprościć, tak, do bardzo takiego wąskiego zakresu, czyli w pierwszym filmie Sylwestra Wardęgi pojawiły się oskarżenia, zarzuty pod adresem Marcina Dubiela, że wiedział, że był wspólnikiem Stuarta Bartona, że go krył i że wiedział i nie powiedział, że Stuart Barton dopuszczał się bardzo haniebnych, miał rzekomo się dopuszczać bardzo haniebnych czynów względem małoletnich osób i to poważnych czynów. Kiedy oglądałem ten materiał pierwszy raz, a również komentowałem go na tym kanale. Pro kwestię tego, czy Stu i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną. Wróćmy do kwestii nagabywania na spotkanie. Jak wiemy z poprzednich screenów... Kurczę, no nie wiem z tym Dubielem. Ktoś wiedział, ale ja nie wiem, może już jest za późno, ale ja nie łączę do końca tych kropek. No to, że tam wysyłał sobie takie te, no to jest jakby już inny zestaw, to już mówię, już mi się nie będę powtarzał o tym, że to jest po prostu niedorzeczne, ale czy można teraz powiedzieć, że wiedział o tym, że Stu dopuszcza się różnych rzeczy wobec osób małoletnich? No może, nie wiem, co sądzić. Nie przekonała mnie ta historia, którą opowiedział Sylwester Wardęga, jeżeli chodzi o Dubiela. Tak? Co do Stu wyglądało to całkiem przekonująco. Takie wrażenie odniosłem. Natomiast co do Marcina Dubiela, od razu się zacząłem jakoś tak krzywić, że to jest jakaś taka wdzięczna teoryjka. Nie do końca widzę, żeby to, co mówi Sylwester, wynikało z tych rzeczy, które zaprezentował w tym materiale, jak go montował, że to jest, że z tego, nie wiem, nagrania ma wynikać, że
wiedział, że z tego na przykład klipu miałoby wynikać, że go kryje, czy z tego, że powiedzenie o kimś, kto będzie miał zarzuty o przestępstwa przeciwko małoletnim, na szkodę małoletnich, przestępstwa, powiedzieć o kimś, że jest jego wspólnikiem, no to są już bardzo, bardzo mocne określenia. Ja się spodziewam, że z jednej strony, biorąc pod uwagę ilość świadków w tej sprawie, jaka zeznawała, że no z jednej strony ta linia obrony Sylwestra w tej sprawie opiera się, że powiedział prawdę i w pewnym sensie no to już samo nie załatwia sprawy, tak, bo prawda prawdą, ale jeszcze musiałby być jakiś tam społeczny interes w tym, żeby informować o tym. I to się akurat łapie, więc tu problemu nie widzę, bo przecież Marcin Dubiel jest osobą publiczną, tak, influencerem, ma jego oglądają jakieś tam, wydaje mi się, że ogląda go jakaś tam młodsza widownia. Czy to rzeczywiście, co zostało zaprezentowane, uprawnia do takich wniosków? Bo to jest też druga forma obrony, którą może przybrać i myślę, że w pewnym sensie to idzie gdzieś tam w tym kierunku, w tym procesie, że pewne stwierdzenia, które się zawarły w tym materiale właśnie o tym, że jest wspólnikiem czy coś, czy że wiedział, nie powiedział, ukrywał go, te wszystkie, że to może być też taka retoryka wyrazista, dosadna, być może kontrowersyjna, bo tak często się broni właśnie w tego typu procesach. No i dwa, że to były opinie, że to były wnioski pana Sylwestra Wardęgi, pana tam trochę przesadziłem, że jest panem. Natomiast i w tym kierunku wydaje mi się, że idzie ta obrona też, że to się po prostu broni, nawet jeżeli gdzieś tam, nie wiem, trochę się zagalopował w tym swoim wnioskowaniu, to mimo wszystko gdzieś tam to pozostaje pod ochroną wolności słowa i prawa do krytyki. Wydaje mi się, że jednak tego typu formuły poszły za daleko i też wytworzyły wśród odbiorców wrażenie, bo test przeciętnego odbiorcy, jak ktoś coś takiego ogląda, no to widać dobrze po waszych komentarzach pod, nie wiem, swego czasu, prawda, wszystkimi zdjęciami Marcina Dubiela na jego Instagramie, czy filmami, czy na X-ie, wszędzie, tak, o tym, że Marcin Dubiel jest taki, siaki, prawda, chroni PDF-a, sam jest PDF-em, tego typu historie. Najgorszy był moment, kiedy po wielu, wielu dniach zdobyłem się na to, żeby wyjść na ulicę. Na początku jakby lęk społeczny był bardzo duży. Wyszedłem ze znajomym i tak naprawdę dobrą sprawę pierwsze dziewczyny, które minąłem na ulicy, krzyknęły za mną p***. Oj, to było takie uczucie... To samo świadczy o tym, jaki efekt Sylwester Wardęga osiągnął. I wydaje mi się, że on jest spójny z jego przekonaniem co do tego, czego Marcin Dubiel się miał dopuścić. Więc te rzeczy biorąc pod uwagę i moim zdaniem dowody, na których ten film się opierał, które zostały zaprezentowane jako podstawa tych twierdzeń na temat Marcina Dubiela, one nie są do końca, nie uprawniają do takich jednoznacznych zarzutów, które ostatecznie pod adresem Marcina padły. Po prostu... To jest, tak jak powiedziałem, pewna teoria. Wydaje mi się, że trochę dziurawa. Myślę, że jest ona efektem tego, że retrospektywnego trochę spojrzenia na całą historię i Dubiela, i Stewarta przez pryzmat tego, co zostało ujawnione. No bo dzisiaj mamy jakieś pokrzywdzone, które poszły do prokuratury, zeznawały, tak? Mamy baterię zarzutów pod adresem Stewarta, ważą się jego losy w Anglii. Natomiast retrospektywne ocenianie niektórych zachowań, na przykład właśnie Marcina Dubiela, w oparciu o to, co dzisiaj wiemy, może nas prowadzić do bardzo, bardzo złych wniosków. Bo my dzisiaj mówimy z perspektywy, to ja teraz, skoro to jednak miało miejsce, to, w co swego czasu nikt nie uwierzył Justynie Sukanek, to w takim razie każde zachowanie Dubiela jest teraz oceniane przez pryzmat tego, że my wszyscy dzisiaj wiemy. To jest błędny sposób myślenia. Równie dobrze Marcin Dubiel tego również wszystkiego, co my dzisiaj wiemy, mógł nie wiedzieć, albo nie zdawać sobie sprawy, albo nie połączyć kropek w tamtym czasie. Stąd uważam, że jeżeli chodzi o kwestię zniesławienia w procesie Dubiel versus Wardęga, to jednak Marcin Dubiel tutaj raczej wygra, czyli innymi słowy Sylwester Wardęga zostanie skazany za zniesławienie. No dobrze, to teraz troszeczkę lżejsze, ale w sumie wydaje mi się, że też szybszy temacik, czyli typ, czyli
Caroline D, nasza polska Lady D versus Danon. Tak, nawet swego czasu tak się nasza Karolina rozpasała, że i mnie straszyła sądami, ale do niczego nie doszło. No i wydaje mi się, że ta sprawa to może jest ostatnia deska ratunku Karoliny do tego, żeby należeć na takim poziomie, do jakiego nawykła. No, wszyscy teraz wiemy, że tam są pewne prywatne dramaty Karoliny, o których informuje w swoich social mediach. Także nie zostawił mi ani grosza i znajduje się obecnie w Walmarcie. Walmart, jeszcze raz powtórzę, to jest najtańszy sklep spożywczy w Stanach. Jeszcze tańszy niż Costco, w którym zawsze robiliśmy zakupy. Więc aktualnie będę musiała wybrać coś dla siebie do jedzenia, bo mam pustą lodówkę. To pani Karolina postanowiła, że pozwie Danona o 50 milionów dolarów, czy złotych, nie pamiętam, do 50 milionów w każdym razie. I za to, że jej dobra osobiste zostały naruszone. W jaki sposób, to jeszcze przyjdzie się chyba dowiedzieć, bo treści tego pozwu nikt nie widział i nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczy. Też bardzo chciałam, no nie ukrywam, trochę namieszać w naszym, waszym, nie moim, show biznesie po prostu może. Może łyka? Łyk? Bardzo to jest dobry. No to jest sprawa z tych tak zwanych absurdalnych. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś happening. 50 milionów złotych, tak jak wcześniej mówiłem, że te kwoty zasądzanych za zadośćuczynień się zwiększą w najbliższym czasie z uwagi na i zmianę w prawie, ale też zmianę ekonomiczną, które tam różne rzeczy, prawda, na to wpłynęły, ale teraz wszystko jest droższe. No to jednak, jeżeli chodzi o panią Karolinę i te 50 milionów dolarów, to złotych, nie wiem, to jest po prostu żart i zdania nie zmienię, no. Widzieliśmy wszyscy te parodie ze strony Kasi Nosowskiej, która nawet wprost nie nazywała tam pani Karoliny, w żaden sposób jej nie przytaczała. Pani Karolina się tak naprawdę sama chyba zidentyfikowała jako bohaterka no powiedzmy, jak to nazwać. Pani Karolina sama się zidentyfikowała jako, nie wiem, osoba parodiowana w tych materiałach, co już samo w sobie będzie miało w pewnym sensie wpływ, taki obwieściła wszystkim, że za to będzie pozywać, bo się tam gdzieś widzi w tym, co w tym performancie Kasi Nosowskiej. Ja tam absolutnie nie widzę nic, co by można byłoby podciągnąć pod naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych, tak jak pani Karolina była kreacją bardzo kontrowersyjną, ofensywną, wchodzącą w różnego rodzaju konflikty z innymi celebrytami, no to ta konwencja się tutaj utrzymuje, no w dalszym ciągu parodia to parodia, no w pewnym sensie jak ktoś nie ma dystansu do siebie, to może się poczuć skrzywdzony, ale tutaj bierzemy pod uwagę taki znowu test osoby racjonalnej, obiektywnej, normalnej. I no nie ma opcji w tym wszechświecie, że jakikolwiek sąd poważnie by powiedział, tak, dobra osobiste pani Karoliny zostały naruszone, a 50 milionów dolarów złotych to jest absolutnie słuszny kierunek. W praktyce prawniczej, jak się wnosi pozwy o jakieś odszkodowanie, to czasami trzeba trochę przeszacować, żeby lepiej przeszacować niż nie doszacować, ale to jest po prostu jakaś... No parodia w sumie pozwu, no tak jak Kasia zrobiła parodię pozwu, parodię Caroline rzekomo. Tak samo myślę, że Caroline zrobiła parodię powódki. No dobra, to teraz wracamy trochę z wielkiego świata, z Miami i weźmiemy się za nasze lokalne podwórko ponownie, czyli Omena Mensah versus redaktor Piotr Krysiak. Tutaj sprawa zasadza się o tę wdzięczną książeczkę Dziewczyny z Dubaju 2, aktualnie niedostępną. Sądy wreszcie udzieliły pani Omenie zabezpieczenia i zakazały dalszej dystrybucji tej książki, więc nie można jej kupić, chyba że w drugim obiegu. Aktualnie nie wiem, chyba ze 150 zł za taką literaturę się płaci. Być może zrobimy z tego jakiegoś giveawaya. Jeszcze jedna osoba chce przeczytać tę książkę, więc obiecałem, że pożyczę. A po tym, jak wróci oczywiście do mnie, to możemy zrobić jakiś
jakąś loterię. Dobra, ale tam ty w skarbowym to wy się tam trochę uspokójcie, tak? To ja to załatwię tak jak trzeba, żebyście tutaj nie zaczęli się jakoś za bardzo podniecać. No, więc na ten temat już też zrobiłem taki szerszy materiał i pokrótce to jest taki chyba najbardziej wyrazisty przykład do mema How It Started and How It's Going. Bo początek, jak ta książka wyszła i pani Omena ruszyła sprawną ofensywą, no to wszyscy się tam śmiali, prawda, że tutaj FX Tracent, tak, po co w ogóle to robi, teraz wszyscy o tym dyskutują i tak dalej, i tak dalej. Pan redaktor Piotr Krysiak też eksploatował do granic możliwości i też robił różnego rodzaju, bym powiedział, performancy związane z tą książką, z promocją tej książki, prawda, chodził sobie do paczkomatów, tam nagrywał jakieś filmiki, rolki, cokolwiek, tutaj przytyczka w nos kierując do pana Rafała Brzoski. No i wszystko wyglądało fajnie. Przez jakiś czas sądy były, no nazwijmy to, niezbyt responsywne na rację pani Omeny i tego, co chcieli jej prawnicy. Tutaj poszło dużo wniosków chyba o zabezpieczenie, jeżeli dobrze się orientuję. Te wnioski były oddalane, tak? Ku uciesze również pana Piotra Krysiaka, który tam cały czas właśnie publikował na ten temat. Trochę się naśmiewał też z mecenasa Ślusarka, który reprezentuje panią Omenę. I tutaj też tło takie dodam krótko, że to nie jest pierwsze rodeo mecenasa Ślusarka i Piotra Krysiaka, bo Piotr Krysiak już raz taką książeczkę popełnił, nie taką konkretnie, ale na temat Edzi Górniak, no i tam powiedzmy, że za tę książeczkę przegrał proces. Sąd stwierdził, że Edyta Górniak może jest gwiazda i może się dzieli różnymi aspektami swojego życia prywatnego w kolorowej prasie, ale to nie znaczy, że pan Krysiak może mógł w tej książce tak głęboko w jej prywatność sięgnąć i opublikować na ten temat właśnie całą książeczkę. Sąd przegrał tę sprawę głównie dlatego, że naruszył prywatność Edyty Górniak, no i przez to gdzieś tam to się też przeniosło na jej dobre imię, godność i tak dalej, i tak dalej. I redaktor Krysiak podkreśla, że nauczył się wiele na tamtej sprawie i powiedzmy niesiony tymi doświadczeniami teraz kolejne książki pisząc już bierze różne aspekty pod uwagę. A mecenas Ślusarek po prostu wtedy reprezentował Edzie Górniak i miał, można by powiedzieć, patent, wydawałoby się, na pana Krysiaka. Myślę też, że dlatego do niego się pani Omena zwróciła o pomoc i jak się okazuje współcześnie, bo ta sprawa z Edytą Górniak tam z 20 lat temu pewnie miała miejsce, no współcześnie na te same patenty sądy nie były zbyt responsywne, więc oddalały te wnioski o zabezpieczenie i wyglądało to na początku niby słabo. Jednak młyny sprawiedliwości mielą powoli i pani Omena rękami swoich prawników odwołała się od tych pierwszych decyzji i wydaje mi się, że właśnie na skutek tych zażaleń na te decyzje sądów pierwszej instancji sądy wyższej instancji, czyli tutaj sąd apelacyjny w Warszawie, przychylił się jednak do tego, żeby zabezpieczenia udzielić, więc na czas procesu między panem Krysiakiem a Omeną ta książka będzie niedostępna. I to jest właśnie ten moment, w którym mi się skojarzyło How It Started, How It's Going, bo na początku była fiesta i wszystko super, prawda, pani Omena przegrywa, nie ma podstaw i sądy mówią, że słabe te powództwo, a tu się okazuje, że jednak nie takie słabe i jednak zabezpieczenie zostało udzielone. Krótka uwaga, żeby dostać zabezpieczenie w sądzie, na przykład w takiej formule, że nie można dalej dystrybuować takiej książki, no to trzeba wykazać uprawdopodobnić swoje roszczenie. Nie trzeba go udowodnić, ale uprawdopodobnić. To oczywiście jakaś tam warstwa dowodów jest. Więc na tym etapie trochę się kierunek wiatru zmienił i okazuje się, że sądy widzą tam jakiś stopień uprawdopodobnienia, a ja jeszcze pójdę dalej, bo te procesy trwają, więc tam cały czas jakieś wnioski dowodowe lecą, strony zajmują stanowiska i wydaje mi się, że ten nowy materiał, czy też to, co się już do tej pory udało zgromadzić, przekonał właśnie sąd, że coś jest na rzeczy. Więc o ile na początku może nie, to teraz coś jest na rzeczy. A to no, ja bym tak lekko do tego nie podchodził, bo to też jest jedna z tych spraw, w której pani Omena, ze względu też na swój status, tak, to, co robi w życiu i tak dalej,
no, może otrzymać odszkodowanie, chociaż nie wiem, czy żąda tam na swoją rzecz jakiegoś tam zadośćuczynienia, ale też w jakiejś takiej rekordowej kwocie. Nie wiem, ile to będzie kosztowała organizacja, ale to jest, no to i impreza na pewno nie będzie kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To. Więc w pewnym sensie już bym się tak mocno nie czuł dobrze na miejscu redaktora Krysiaka. No nie wiem, jakie tam są jeszcze dowody, tak, bo te sprawy są bardzo obszerne. Właśnie redaktor Krzysiak bardzo często publikował, co tam dostaje. To są takie pudła, ryzy papieru podrukowane. Dostaje też egzemplarze swojej własnej książki, które później wysyła paczkomatem do swoich widzów, do swoich fanów. Co do wyniku, no to tutaj wydaje mi się, i to mówiłem już w swoim pierwszym materiale, kiedy analizowałem w ogóle treść tej książki, bo przeczytałem ją, żeby to... To jest jeden z fajniejszych materiałów, filmów, który mi się najlepiej chyba robiło w historii tego kanału, to zachęcam do obejrzenia o tej książce i o tym procesie. No to na tę chwilę też tutaj się moja jakaś tam prognoza nie zmienia. Wydaje mi się, że my jednak pani Omena Mensah wygra ten proces z Krysiakiem. Co do meritum, na temat tego, co się tam pisze o pani Omenie, no to wiadomo, że tu jest też kwestia dowodu prawdy, udowodnienia przez Piotra Krysiaka, że tezy przez niego stawiane są prawdziwe, no i dwa, że pytanie o to, czy był jakiś tam społeczny interes w tym, żeby o tym mówić, bo jeżeli tam będzie kłamstwo, to już w ogóle nie ma o czym dyskutować, tam będzie taki gol, że szok. Jeżeli chodzi o udowodnienie swoich racji przez redaktora Krysiaka, no to on ma taki, wydaje mi się, dylemat w tej sytuacji, bo dużo osób, które mu gdzieś tam udzielało informacji na temat tej czy innej osoby do książki, no to zasadniczo dziennikarz może chronić swoje źródła, tak? Nie musi podawać, od kogo dostał dane informacje. Nie musi, ale to nie znaczy, że nie ponosi za to odpowiedzialności, bo jeżeli powiela czyjeś słowa i później tego się nie da zweryfikować i on jeszcze chroni to źródło, to na niego spadnie odpowiedzialność za to. Może nie podawać tych źródeł, tak? I to chyba, wiadomo, dla niektórych dziennikarzy to by była taka śmierć cywilna, gdyby swoje źródła ujawniali w takich sytuacjach, bo też nie jest tak, że skoro źródła dziennikarskie są chronione i nie trzeba ich ujawniać, to nie znaczy wcale, że Piotr Krysiak w tej sytuacji jest zwolniony z udowodnienia swoich racji. A może to tylko zrobić, na przykład powołując daną osobę na świadka, która przyjdzie, zostanie w sądzie, prawda, zidentyfikowana, wylegitymowana i będzie musiała złożyć określone zeznania. No, ja sam w ogóle nie jestem fanem takiej literatury. To też moja taka prywatna chyba dygresja z racji też tego wykonywanego przeze mnie zawodu. Wiecie, ja w tych ławach często muszę spędzać czas, siedzieć, czy pracować w ogóle z osobami, które, no, przeciętni ludzie, przynajmniej tak, prawda, jeżeli tak powierzchownie na to spojrzeć, no nie chcieliby nawet mijać na ulicy. Natomiast ja mam taką refleksję, że tak naprawdę każdy człowiek ma jakąś swoją taką ciemną stronę, taką naturę, której wolałby nie zdradzać. Każdy ma coś za uszami, każdy ma jakieś rzeczy, czyny, okresy, z których nie jest za bardzo dumny. Natomiast tego typu książki to jest eksploatowanie właśnie takich historii i też trochę granie na takich naszych pierwotnych instynktach, co oczywiście wzbudza emocje, zainteresowanie i przez to też napędza się sprzedaż, na przykład popularność, zasięgi. Ale z drugiej strony pytanie, czy można na tym budować sobie karierę właśnie na takich rzeczach. Ja mam wątpliwość, nawet gdyby uznać, że jakieś wątki w tej książce są, odpowiadają rzeczywistości, no to wydaje mi się, że ta prywatność, że te granice tej prywatności zostały tutaj naruszone i przez to też gdzieś tam dobre imię i godność ucierpiały. I ten proces, przynajmniej na nitce cywilnej, bo na tym się skupiam, raczej przez pana Krysiaka zostanie przegrany. No i last but not least, Misiek Wiśniewski. Proszę Państwa, jestem niewinny. Ta informacja gruchnęła na mnie dzisiaj jak grom z jasnego nieba, kiedy jechałem na próbę. Ale z drugiej strony chcę tylko pokrótce powiedzieć, że przygotuję materiał, który pozwoli, mam nadzieję, obiektywnie, bo upublicznię, mam nadzieję, w całości akta dotyczące tej sprawy. I będzie, no, liczę też trochę na środowisko prawnicze, które być może wyprowadzi mnie z błędu. Być może coś podpowie. Ale na pewno będę apelował w tej sprawie. Ten wyrok jest okropny, straszny. Ale
Żona każe mi nagrywać to krótko, więc powiem. Z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać Skokowi Wołomin i całej aferze twarz, no to nadano. Ja nazywam się Michał Wiśniewski i jestem niewinny. Historia, która w pewnym sensie i sprawa, która w pewnym sensie mnie smuci, że do tego doszło, jest też wybitnie ciekawa. Ma wiele wątków, na które ja do tej pory też nie znalazłem odpowiedzi. Ale spróbujmy to jakoś uprościć, spróbujmy to skrócić też wasze męki, żebyście nie musieli już, że tak powiem, dłużej mnie znosić. Michał Wiśniewski został skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za dokonanie oszustwa i posłużenia się nierzetelnym dokumentem, czy też zdaje się, że posłużenia się nierzetelnym dokumentem. Sama kwalifikacja prawna tego czynu jest dla mnie kontrowersyjna, bo wydaje mi się, że to, ale jest to też spór między w orzecznictwie tak zwany, czy samo to posłużenie się nierzetelnym dokumentem dla uzyskania akurat w tym wypadku kredytu nie konsumuje niejako tego drugiego przestępstwa, które przypisano ostatecznie w kwalifikacji karnej Miśkowi, czyli tego oszustwa. Ale to myślę, że na ten temat wypowie się sąd apelacyjny, który będzie rozpoznawał apelację. No i co zrobił Misiek Wiśniewski? No, wziął kredyt w Skoku Wołomin słynnym. Okazuje się, czy też okazało się po tym, jak ten skok ogłosił upadłość, tak, i wyszły tam różne machloje, że i chcą do tego dokleić Michała, który coś tam z tym niby miał mieć wspólnego, zdaniem oskarżenia. Mariusz, obejrzałem przygotowany przez ciebie film o Michale Wiśniewskim i gdybym miał teraz w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego Michał Wiśniewski ma iść do więzienia. Gdybym miał jednej osobie, którą spotkam na ulicy, wytłumaczyć, dlaczego Michał Wiśniewski idzie do więzienia, to powiedziałbym, że dlatego, iż zdaniem sądu w 2006 roku zarabiał 8 tysięcy miesięcznie. Ja bym powiedział, że za to, że zarabiał miliony. I za to, że musi przykryć aferę Skok Wołomin. Bo to jest wielka afera, w której... No i został ostatecznie skazany. Tak, główny zarzut pod adresem Michała i też jakby kwestia, która była mocno omawiana w materiałach na Kanale Zero, czy w dokumencie Mariusza Zielkę. Pozdrawiam subskrybenta. Okręgowy Wywatrzała Praga w Warszawie w 5 Wydziale Karnym w składzie do obecnym oskarżonego Michała Chrystiana Wiśniewskiego w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 2 800 000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w Skok Wołominie co do swojej zdolności kredytowej, wymierza mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W myśl tego, o co zostałem oskarżony, jestem niewinny, że ja umyślnie miałem zamiar nie spłacać tego kredytu. No jak można tak mówić, tam pomijam fakt, że spłacałem, ale ja kupiłem klub, w związku z czym jak mogłem? Jaki jest pomysł na to, żeby osoba, która jest na pierwszej stronie gazety, nagle oszukała kogoś na 2,8 miliona. To, że był ten dokument, kwestionariusz, który się składa przy wniosku o kredyt. Natomiast taką naczelną linią obrony Miśka miało być to, że on jednak spłacał ten kredyt. No i niestety ta linia mi się, choć zakładam, że nie wyczerpuje, że to jest prawda Michała, a prawnicy widzą trochę więcej i trochę więcej tam eksploatują wątków, to te argumenty dotyczące tego kwestionariusza i dotyczące tego, że spłacał ten kredyt, akurat nie są tymi, które ewentualnie wygrają mu tę apelację. Ja też uważam, że tam jest absolutnie duże pole do tego, żeby zamienić ten wyrok z bezwzględnego na jakieś kary typu mieszana. Ostatecznie Michał i tak nie pójdzie do zakładu karnego, po prostu jego obrońcy złożą wniosek o to, żeby odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego i najprawdopodobniej na 99,9% taki wniosek zostanie uwzględniony i będzie po prostu musiał chodzić sobie z bransoletką, ale w miarę też normalnie wtedy funkcjonować. Wracając do meritum. Pierwszy argument, który miałby obalać w pewnym sensie oskarżenie, to to, że ten kwestionariusz, który został złożony przy wniosku kredytowym, był wypełniany przez jakąś tam panią dyrektor ze Skoku Wołomin, a Michał się tylko tam podpisał, za bardzo tam w nie wnikał. Ale ostatecznie jakaś tam treść się znalazła, pod którą się on podpisał. Te kwestionariusze, one nie są jakimś świstkiem papieru, który jest w ogóle nieznaczący. Tak naprawdę już sądy w Polsce wypowiadały się na temat podobnych sytuacji, w których ktoś składał nierzetelne
informacje wpisywał do takiego kwestionariusza, przedkładał bankowi, pokazując się jako bardzo taka osoba, prezentując swój stan majątkowy jako bardzo stabilny i po to tylko, żeby po prostu wzbudzić zaufanie banku, że ma do czynienia z rzetelnym klientem, dłużnikiem i istnieje minimalne ryzyko co do tego, że nie będzie spłacał swoich zobowiązań. Złożenie takiego dokumentu, który nie odpowiada rzeczywistości, tak, wpisanie tam jakichś bzdur i później, jeżeli bank nawet tylko na tym by się oparł, co wiadomo, że byłoby dosyć ryzykowne, ale jeżeli bank przy decyzji się tylko na tym opiera, to niestety osoba, która naciągnęła pełne fakty w tym dokumencie, może ponieść odpowiedzialność karną. To, że ten dokument wypełniła inna osoba, to są na to orzeczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Michał to podpisał, więc ta argumentacja go z tego nie wybroni. Ja tu oczywiście jestem trochę, tutaj jestem tak samo jak Krzysiek Stanowski, bardzo, bo tak odczytuję w sumie trochę to, jak Krzysiek do tego materiału i do samego Michała podchodzi. Ja tu też jestem tak serduszkiem blisko. Michał, życzę ci bez względu na wszystko, żebyś był wytrwały. Dziękuję. I żebyś zawsze pamiętał, że są ludzie, którzy ci dobrze życzą. A kiedy materiał o Karolinie Dierpińskiej? Głównie dlatego, że raz, że tacy milenialsi jak ja wiele Michałowi zawdzięczają. Pierwsze dyskoteki szkolne, tak, i kiedy wjeżdżało ich troje, to był sygnał, żeby konsumować ciężkie owoce ciężkiej pracy w trakcie całej dyskoteki, tak, i zapraszać swoje sympatie do wolnego tańca. To był swego czasu, można powiedzieć, że wszyscy mieli odruch jak pies Pawłowa, jak wjeżdżało ich troje na dyskotekach szkolnych. Na dwa, że też miałem okazję Michała spotkać osobiście, to jeszcze w czasach, kiedy grał w pokera, ja też się interesowałem, gdzieś tam byłem na jakimś turnieju, czy grze, czy coś w tym stylu i on przyjechał wtedy, Michał Wiśniewski, tak, do jakiegoś takiego podrzędnego klubiku na warszawskim Ursynowie i usiadł na miejscu, koło którego ja stałem, tam wjechał od razu jakiś drink dla niego, ale no właśnie zanim się Michał tam rozsiadł, to jeszcze się odwrócił do mnie i spytał właśnie, no co tam młody, słychać, jak tam, czy się Gierka, nie wiem, coś tam zagadał do mnie, no i ja już w tych emocjach taki nabuzowany mówię, no, to była moja wypowiedź do Michała Wiśniewskiego, po czym on się po prostu odwrócił i uznał, że lepiej tej rozmowy nie kontynuować. W każdym razie jednak Michał jako nasze dobro narodowe tutaj ma u mnie jakieś tam względy, ale jak widzicie, staram się przynajmniej, szukam jakiejś tam dziury w całym i bardziej robię to z tego względu, żeby ewentualnie obrona zaadresowała te wątpliwości, które ja widzę na tym etapie, niż to, żeby na przykład Michałowi dopiec z tego powodu. Jest drugi ten argument, że Michał spłacał. Pewnie sam bym podnosił ten argument, bo na powierzchni, jeżeli bierzemy kredyt i spłacamy, no to wszystko wskazuje na to, że jest okej, tak? Ale diabeł tkwi w szczegółach, w kontekstach. W tym wypadku musimy sobie odwrócić troszeczkę stoły, tak? Zobaczcie, spójrzcie na to w ten sposób. Przychodzi do was osoba, która no nie ma za bardzo zdolności kredytowej, ale bardzo powiedzmy kreatywnie wypełnia taki kwestionariusz, przedkłada ten kwestionariusz wam jako kredytodawcy i ta osoba ma świetny pomysł na biznes, jak zwykle zresztą. Świetny pomysł na biznes i nie mówię to o Michale, po prostu taki przykład abstrakcyjny. Ma świetny pomysł na biznes i chce go zrealizować i absolutnie chce spłacać ten kredyt. Ja chcę spłacać ten kredyt, ja go wezmę i będę go spłacał, bo ja mam świetny pomysł na biznes. To jest właśnie ten niuans, który być może umyka niektórym, że taki niepoprawny optymista, który zakłada, że mu się uda, ale robi to tak naprawdę na ryzyko tego banku, no bo on sam nie ma jakiejś sytuacji majątkowej, która dawałaby mu podstawy, żeby finansowanie jakieś tam zewnętrzne uzyskać, to taki niepoprawny optymista również popełnia przestępstwo. Nawet jeżeli chce spłacać, nawet jeżeli spłacał, to nie znaczy, że po jego stronie nie było zamiaru. Częściowo ta sytuacja, być może częściowo ta sytuacja dotyczy również właśnie Michała, że ten kwestionariusz poszedł taki, jaki poszedł, no i później Michał oczywiście spłacał, bo ja nie wierzę w tę teorię prokuratora, że Michał był częścią jakiegoś większego planu, tak, czy coś tam, albo przynajmniej nie zostało to w żaden sposób udowodnione, że był, prawda, miał insider info, albo był wprowadzony w ten taki krąg osób, które wiedziały, że
ze skoku wołomi, po prostu wyciągamy pieniądze, bierzemy pozornie kredyty, a tak naprawdę nie mamy zamiaru ich spłacać, bo nie trzeba będzie spłacać, bo coś tam do końca tej historii nie. Ja w tę teoreikę to nie wierzę. Michał spłacał, tylko być może po prostu przy zawieraniu tej umowy była jakaś tam naciągana historia, jeżeli chodzi o jego zdolność majątkową. Tym bardziej, że rata takiego kredytu była tak duża, że nawet versus to, co w tym kwestionariuszu było, to już było strasznie duże obciążenie. I teraz po prostu nie może być tak, że ktoś przyjdzie i mówi, no nie udało mi się, no chciałem spłacać, ale no wiecie, tylko jak się okazuje, że od samego początku z tą osobą był problem i miał właśnie jakieś takie oderwane rzeczy od rzeczywistości wizje, to taka osoba też popełnia przestępstwo. Więc sam fakt spłacania nie robi tutaj nam żadnej obrony. W sprawie Michała jest taki ciekawy wątek, bo mamy tego Majocha całego, któremu on po jakimś tam czasie przekazuje Esperanzę do prowadzenia i ten Majoch cały ma płacić mu miesięcznie, z tego co pamiętam, co było mówione w filmie Krzyśka Stanowskiego, nie wiem, z 60 tysięcy złotych czy coś w tym stylu i bardzo szybko tego nie robi. No ja tak sobie usiadłem, pan Majoch to w zasadzie już on nie żyje, ale w tamtym czasie, kiedy Misiek mu przekazywał ten klub, to jest w pewnym sensie zastanawiające. On miał 22-23 lata i to mi nie daje spokoju. Dlaczego przekazuje się klub, który później w ogóle został zdewastowany i tak dalej, ale dlaczego przekazuje się takiemu szczylowi klub do prowadzenia, zawiera się z nim umowę na dość potężną kwotę, na tyle potężną, że Michał nie był w stanie jej regulować miesięcznie, będąc w szczycie kariery, a daje się to panu Majochowi, 23-latkowi. No i od tego się zaczęła cała spirala problemów. Tak? Ten kredyt został spłacony w jakiejś tam części, był w różnych formach spłacany, ale nie da się ukryć, że był problem z obsługą, tak? I płaceniem. Przecież doszło do tego, że barter był. Więc te argumenty, te rzeczy nie dają mi spokoju. Nie traktuję ich jako coś, co może ten cały wyrok uwalić. Natomiast pewnie bym, ja tu z pewnym zastrzeżeniem i gwiazdką, że niestety nie widziałem wyroku sądu pierwszej instancji, jest uzasadnienie. No, więc dochód nie mający się nijak do dochodu wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 25 tysięcy, czy całkowitego dochodu w rodzinie w kwocie 125 tysięcy złotych. Więc tu jest dosyć moja duża spekulacja, ale przysłuchiwałem się tej argumentacji i też przygotowywałem materiał cały odrębny na temat sprawy Miśka. I te dwie rzeczy cały czas pozostają dla mnie niewyjaśnione i wydaje mi się, że one mogą się utrzymać. Wydaje mi się, że kwalifikacja karna czynu zostanie zmieniona i wydaje mi się, że jest miejsce na to, żeby ten wyrok właśnie zmienić z tego bezwzględnego pozbawienia wolności. Daj Boże nawet, żeby uniewinnili. Tak, to tutaj absolutnie. Natomiast realistycznie trzeba się z tymi rzeczami jeszcze rozprawić, być może je w jakimś tam sensie dopracować, bo to jest coś, co wydaje mi się tutaj psuje nastrój, jeżeli chodzi o optymizm co do tego, czy ta operacja chwyci, czy nie chwyci. Natomiast ja życzę jak najlepiej, God bless, niech coś tam się wydarzy. Myślę, że tutaj też chodziło o skalę, raz, że był ten skok, więc pewne projekcje może pana prokuratora na osobę Michała się przełożyły, ale też o te kwoty, tak, bo to były milionowe kwoty i dlatego nie jest tak łatwo tutaj puścić to gdzieś w niepamięć płazem, czy coś, po prostu za duże kwoty wchodziły w rachubę. Niektórzy powiedzą, że przecież spłacił tam, nie wiem, wziął, nie wiem, 2 miliony, 2,5 miliona złotych, spłacił 3 czy 3,4, ale trzeba też sobie zdawać sprawę, że to był kredyt gotówkowy, one są dużo wyżej oprocentowane i ostatecznie ta kwota do spłaty byłaby jeszcze wyższa. To, co zostało do tej pory zapłacone przed chyba ogłoszeniem upadłości przez Michała. No, dobra. Czyli podsumowując, Janoszek Dubiel, Wardęga Dubiel, Caroline D versus Danon, to ja tutaj stawiam jednak na Danonki, Omena Mensah versus Piotr Krysiak, Omena Mensah.
Michał Wiśniewski. Zmiana wyroku. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Może być jednak ta wina, ale nieduża. W związku z tym dużo niższy wymiar kary, może grzywna, może ograniczenie wolności, jakieś prace społeczne. Jak wszyscy wiemy, do obowiązku naprawienia szkody na Michała nie nałożono, no bo spłacił praktycznie wszystkie, ponad to nam tak naprawdę wszystko, co zostało mu przez bank udzielone. Także macie moje pewniaczki, macie moje predykcje po dobrych kursach, ale pamiętajcie, że to jest wyraz mojego jakiegoś tam subiektywnego podejścia do sprawy. Pamiętajcie też o jednym. Wszystko, czego się tutaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką, także nikomu nic na ten temat nie mówcie. Zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku.